Cześć, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj na moim stole ta oto tajemnicza walizka, w niej bardzo fajna rzecz, bardzo fajny zestaw. Słuchajcie, zestaw do auta, nie tylko do kampera. Taki nasz osobisty asystans w przypadku oczywiście awarii koła. Także za chwilę Wam pokażę ten zestawik. Mamy tutaj cały komplet, mamy klucz, klucz do kół podłączany do gniazda zapalniczki, mamy podnośnik elektryczny, również podłączany do gniazda zapalniczki, oczywiście jest też opcja podłączenia do akumulatora i mamy jeszcze pompkę w tym urządzeniu, którą również możemy dopompować czy tam napompować koło, także bardzo ciekawie, bardzo mnie to ciekawi, czy to faktycznie zadziała, jak to wygląda, jak to jest zrobione. Powiem Wam tylko tyle, że walizka jest ciężka, a to już jest dobra wiadomość, także otwieramy, zaczynamy, oglądniemy sobie, jak to jest wykonane i za chwilę oczywiście jakieś testy. Dobra, także szybciutko, słuchajcie, walizka, tak jak mówiłem, dość ciężka, słuchajcie, tutaj mamy metalowe zapięcia, te czerwone, z drugiej strony ciekawostka, mamy trójkąt ostrzegawczy, także możemy sobie tą walizkę po prostu postawić za samochodem. Tutaj mamy, zobaczcie, takie rzepy, czyli jeżeli sobie to w jakiejś osobówce, gdzie mamy welurową podłogę damy, no to nie powinno nam się to po prostu przesuwać, jeździć po bagażniku, ale dobra, otwieramy to, słuchajcie, już Wam tutaj pokazuję. I mamy calutki zestaw. Ja to wystawię tutaj wszystko na stół, później się temu przyjrzymy. Także od razu będę może odpakowywał. Klucz elektryczny, znaczy się na 12 V. Słuchajcie, ja nie liczę na to, że on mi w busie odkręci śruby swoją siłą. Oczywiście mam klucz rozsuwany porządnie, bo już nie jeden klucz połamałem, znaczy połamałem, powyginałem, nie dał rady odkręcić kół tutaj teraz, jak nawet zmieniałem z letnich na zimowe. Ale nawet jeżeli sobie to oczywiście sprawdzimy, to fajnie by było, jakby odkręcał, ale jeżeli nawet nie odkręci, to żaden problem. No, kluczem sobie popuszczam, resztę już dokręcam, słuchajcie, odkręcam tym, to i tak jest naprawdę duża pomoc. To mnie bardzo ciekawi, słuchajcie, to jest główne urządzenie. Zobaczcie, tutaj mamy podnośnik, do tego podnośnika co tutaj jeszcze jest? Aha, tutaj mamy podłączenie z... pod akumulatory, słuchajcie, i możemy tutaj wtedy sobie ten kabel podłączyć. Mam nadzieję, że jest odpowiednio długi ten kabel, bo u mnie na przykład akumulator jest akurat tutaj, że tak powiem, gdzie mam nogi, jak siedzę za kierownicą, tam jest dość kłopotliwe dojście, bo trzeba odkręcać po prostu pokrywę, także wolę się wpiąć do gniazda zapalniczki. No ale tutaj jest kilka metrów tego kabla, także bardzo fajnie. To dajemy na bok, słuchajcie, wracam do tego urządzenia. Tak to wygląda, to jest podnośnik, latarka jeszcze jest, słuchajcie, popatrzcie. Jest latarka, podnośnik i tutaj mamy jeszcze pompkę do pompowania kół. I teraz słuchajcie, tutaj jest cały, no to już musimy tutaj z bliska zobaczyć. Tutaj mamy całą aparaturę. Tutaj znowu jest kabel do podłączenia tego. No i tu podejrzewam jest... już sam przewód do pompowania. Tak to wygląda. Aha, to się nakręca po prostu. Słuchajcie, to też jest ciekawe. To Wam pokażę z bliska, bo to nakręcamy. Przynajmniej nie jest, no nie będzie nam tutaj uciekać powietrze. Proste rozwiązanie, ale powinno działać idealnie. Zobaczymy. To wszystko sobie sprawdzimy. Czekajcie, ja sobie to na razie schowam. Zobaczymy. Cyk, cyk. No dobra, to na razie, no właśnie. Spróbujmy to zrobić fachowo. Aha, bo tutaj jest, tu wszystko jest. Dobrze, ok. Pyk, pyk. Co z tej strony mamy? A, i tutaj mamy również, zobaczcie, tutaj mamy różne tutaj dodatki do pompowania materacy, bezpiecznik zapasowy, nawet dwa bezpieczniki, imbus, jakieś tam również igły do pompowania piłek i innych tego typu historii. Mega jestem ciekawy. Podobno z tego, co czytałem, on ma dźwigać 3 tony, tutaj jest napisane 5 ton, ale no nie, no to już jest... Muszę sprawdzić tą informację, napiszę Wam po prostu, 180 watów, 5 ton. No jak dźwignie mojego busa, to będę mega zadowolony. Co my tutaj jeszcze mamy, słuchajcie, dwie nasadki 19 mm i 23 mm, do sporych śrub, 19 mm. Mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, aha, tutaj to jest nakładka tutaj na, żebyśmy mogli sobie zabezpieczyć ten wychodzący tłok, rękawiczki, także naprawdę jest fajny zestaw. Proszę bardzo.
No tego to się nie spodziewałem. To jest jakaś czołówka, taka pewnie, wiecie, najprostsza, najzwyklejsza. Ale słuchajcie, no wiecie jak jest na drodze, lepszy rycek nic. Także mamy też latarkę czołową, można sobie ją uzbroić tutaj w bateryjkę. Podejrzewam, że baterii tutaj raczej nie będzie. No nie, baterii nie ma, także co tutaj wchodzą za baterie? Wchodzą tutaj trzy małe paluszki. Także baterie trzeba będzie dokupić, bo nie widzę tutaj baterii w zestawie. Ja sobie to na pewno zrobię, i bo wiecie jak to jest. Jest, jeśli nie woła, będzie jeździć, oczywiście jak to wszystko zadziała. Także to jest cały zestaw, słuchajcie. Rękawiczki również zostają tutaj. Tu mamy tego case'a całego, podnośnik, tu jest cały kombajn, podnośnik, latarka, no i ta pompka do pompowania. No i taki oto klucz. Klucz, słuchajcie, 400... Tutaj jest napisane 420 Nm. No fajnie by było, jakby to była prawda. Nie wiem po co, ale tu jest nawet libelka, słuchajcie, taka odłapania poziomu. Także no, powiem Wam, że odkręcanie, zakręcanie, nie ma tu żadnej regulacji, po prostu taka wtyczka, słuchajcie, tutaj podłączamy, po prostu wpinamy się tutaj w ten klucz. I ten sam kabel tak samo wpinamy, jak to ma działać. Czekajcie. No to jest ciekawe. Jest. Dobra. Wchodzi ciasno, ale wchodzi. No może dobrze, przynajmniej nie będzie wypadał. Tak. Dobra, słuchajcie. No nic, muszę tu zrobić porządek, wjechać busem do środka, będziemy to testować, jestem mega ciekawy tego, to Wam jeszcze raz pokażę, ten kombajn, podnośnik, 5 ton, tu pisze 5 ton, sprawdzę tę informację i Wam po prostu na ekranie gdzieś jakąś planszę z danymi wyświetlę na pewno, jeżeli to są bzdury, jeżeli to jest jednak 3 tony, ale jeżeli dźwignie mojego busa, tak jak mówiłem wcześniej, to naprawdę będę mega zadowolony. Dobra, widzimy się już przy aucie. Dobra, słuchajcie, kabel podłączony. Byłem przed chwilą z drugiej strony sprawdzić, czy na pewno dojdzie do tamtych kół. Przez szybę z drugiej strony bez problemu tak samo dochodzi i do tego koła. Także myślałem, że jest troszkę za krótki jak na busa, ale bez problemu do mojego auta, do wszystkich kół będę miał dojście. Także teraz, słuchajcie, najpierw podłączymy sobie tą centralkę, czyli sprawdzimy podnośnik, tak na razie na sucho, przyjrzymy się temu wyświetlaczowi, o co tu chodzi, pompka i tak dalej, później oczywiście zrobimy też samego klucza. Chodźcie bliżej. Dobrze, słuchajcie, mamy tutaj to urządzenie, kabel podłączam, podłączony mam do gniazda zapalniczki w samochodzie, włączam, tutaj mamy oczywiście przewód do pompowania kół, zobaczcie jak to wygląda z bliska, także mamy tutaj taki panel. Na tym panelu teraz mamy wskaźnik odnośnie ciśnienia w kołach. Teraz mamy tutaj podnoszenie i opuszczanie, włączanie pompki, no i oczywiście oświetlenie. Zacznijmy sobie od tego oświetlenia. O, i zobaczcie, tutaj mamy jeszcze jedno oświetlenie, czyli podnosząc samochód będziemy widzieć, czy gdzieś tam szyją, czy w prawidłowym miejscu to po prostu robimy, żeby nie uszkodzić samochodu. No i oczywiście latarka tutaj taka czołowa. Także to mamy z głowy. Słuchajcie, mam tutaj miarkę, bo troszeczkę mnie zastanawia, słuchajcie, wysokość tego to jest około 15 cm, czyli załóżmy dojdzie to łącznie do 30 cm. To oczywiście może być za mało na mojego busa. Tutaj z tego co widzę mamy pod spodem, ta obudowa plastikowa jest wyżej. Tutaj mamy przedłużenie tego całego podnośnika, także tutaj mamy coś takiego solidnego, jakiś taki stop. Widać, że tu jest to przykręcane na jakieś tam imbusy, także jest jakiś tam punkt podparcia. Można oczywiście sobie wziąć kawałek drewienka, podłożyć i tak dalej. Ale jest opcja taka, że w tłoczysku jest jeszcze tłoczysko wewnętrzne. Tak jak to działa po prostu w podnośnikach hydraulicznych. W dużych podnośnikach są nawet trzyczęściowe te tłoki. Także byłoby bardzo fajnie. Jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy. Druga sprawa. Poczytałem troszeczkę tutaj. Zobaczcie, mamy takie dane techniczne odnośnie klucza udarowego, przepraszam, odnośnie podnośnika i odnośnie pompki. Pompka jest tutaj producent deklaruje nam 150 PSI, maksymalne ciśnienie. 150 PSI to sprawdziłem, bo żeby się po prostu nie pomylić i nie gadać bzdur, to jest ponad 10 atmosfer, także naprawdę wynik przekosmiczny. Ja będę mega zadowolony, jeżeli to napompuje mojego busa. Różnie podają źródła, około 4 atmosfer maksymalnie, niekiedy do tyłu się ładuje nawet więcej. Jak takie ciśnienie mi się uda uzyskać, to będę naprawdę zadowolony.
Teraz druga sprawa, słuchajcie, jak to wygląda tutaj. Tutaj mamy oczywiście regulację ciśnienia w kołach, także ustawimy sobie na przykład, znaczy w ogóle zobaczymy, co tam nam pokazuje, czy pokazuje aktualną wartość, jaka jest w oponie, także to na razie zostawiam. Podnoszenie, opuszczanie, pompka. Dobra, pompka działa, słuchajcie, wyłącznik główny. Zobaczymy sobie, póki tutaj jesteśmy, od razu ten podnośnik, jak on się maksymalnie wysunie, także tutaj włączamy podnoszenie. No i idzie, słuchajcie, idzie w górę. Najważniejsze pytanie to, czy pojawi się drugi tłok. Jeżeli się nie pojawi, to zmierzymy sobie maksymalną wysokość. No, dla osobówki jak najbardziej to będzie wystarczające, dla busa to już niekoniecznie, no bo taki bus, słuchajcie, no troszeczkę jest tej wysokości, tym bardziej, że to jeszcze tam trzeba znaleźć jakieś odpowiednie miejsce, no bo nie pod każdym miejscem można po prostu taki podnośnik sobie założyć. Zbliżamy się już chyba do końca. Mamy teraz, słuchajcie, 30 prawie centymetrów. 30 centymetrów to naprawdę klocek, myślę, że jakieś 5-10 centymetrów bez problemu będę mógł to już ogarnąć sobie w busie. Czekaj. Nie, tu już idzie kolejny tłok, słuchajcie. Idzie kolejny tłok. Kurde, ja się zagadałem tu z wami, także spokojnie. Popatrzcie, jest naprawdę... Ale powiem wam, że... Nie, no to jest na spokojnie. To mi wystarczy, nie trzeba nic kombinować. Jest drugie tłoczysko. Tu jest pierwsze, tu jest drugie. Wszystko jest nasmarowane jeszcze, nie wyciągane. Zobaczcie, no... O, dobra, koniec. Wyłączamy. No... Zobaczcie sami, 39, 38,5 cm, 30 tutaj, 30, no przyjmijmy 38 cm, no to słuchajcie, to jest aż za dużo, także spokojnie teraz tylko, naprawdę jestem ciekawy, czy on mi dźwignie busa. Klucz już podłączę przy busie po prostu, zrobię tam, słuchajcie, przeniosę to wszystko obok koła i już widzimy się przy aucie. Dobra, słuchajcie, wszystko jest przygotowane, chwila prawdy. Włączę sobie tutaj tą lampkę, tu będę przynajmniej widział. W tym miejscu mniej więcej mam dobre miejsce. O, tak, włączam i podnosimy. Zobaczymy, co się będzie działo. Wezmę was tutaj bliżej, żebyśmy to dobrze widzieli, co tu się dzieje. Jeszcze spojrzę, czy na pewno to dobrze idzie. Mogę troszkę przestawić. Dobra, jest ok. No nic, jedziemy. Już złapał, chyba nie, jeszcze nie. Już zaczyna pomału dźwigać. Teraz sprawdźmy tutaj na koło. Zobaczcie na koło. O. Wysunął się drugi tłok. Nie wiem, czy to widzicie. Teraz już idzie drugi tłok. No, słychać, że jest w górze, słuchajcie. Popatrzcie, jest w górze, na serio. Dobra, wystarczy. Nie no, po prostu... Nie no, mówcie co chcecie, słuchajcie, ja jestem w szoku, nie próbowałem tego, robimy to na spontanie, razem z wami. Także naprawdę super, idę po klucz udarowy. Dobra, bierzemy teraz klucz, weźmiemy sobie nasadkę, ja mam 19, klucz. Idziemy sobie teraz tutaj. Zobaczcie, serio, koło jest w powietrzu. Okej, znowu was gdzieś tutaj postawię, może tak będzie widać. I tak jak mówiłem, słuchajcie, nie mówię, że ten klucz to odkręci, nawet chyba za bardzo na to nie liczę, byłoby super. Aha, on jest tak, słuchajcie, czyli to mamy tak, tutaj w jednej nasadce mamy 19 i 17, a w drugiej nasadce, już po nim idę, a w drugiej nasadce mamy, słuchajcie, 21 i 23.
Także mamy cztery rozmiary kluczy. One dlatego tutaj mamy tak to przedłużone, bo tu nam wejdzie aż dotąd. Pytanie jest, czy on mi się tu zmieści? Zmieści. Dobra, super. Teraz tak. Tu musimy sobie go przycelować. Ok. To wiecie, to na pewno też nie są jakieś nasadki, jakieś tam udarowe. Mam nadzieję, że to teraz nie ten. Dobra. No, ok. Co tu się dzieje? Oho. Co on tak strzela? To już, kurwa, po kluczu? Czekajcie. Dobra, tego w planie nie było, że tak powiem. Bezpiecznik się przepalił z gniazda zapalniczki. Był tu założony bezpiecznik, słuchajcie, 10 amperów. Teraz założymy 20 amperów i zobaczymy, co się będzie działo. Ten klucz coś dziwnie szczelał, także to mnie też trochę martwi. Nie wiem, może być, może to tak ma być po prostu. Idę założyć nowy bezpiecznik i próbujemy jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, bezpiecznik wymieniony, podłączam to teraz, zobaczymy, co się będzie działo. No już widzę, że chce działać. Dioda doświetlająca się zapaliła, także mamy tu takie światełko, co prawda ono troszeczkę za nisko świeci według mnie, ale możemy sobie tak doświetlić. I teraz tak, słuchajcie, jak widzicie, on tak dziwnie szczela, słuchajcie, coś takiego kojarzę w serwisach dla ciężarówek, jak żeśmy tam nieraz byłem na serwisie, to były takie duże klucze, takie oburęczne, na takim wózku podjeżdżali do naczep i one tak właśnie robiły, że tak jakby się rozpędzały, uderzały, rozpędzały, uderzały. Ja się nie znam na tych narzędziach tam do wulkanizacji, tych do wymiany kół aż tak, ale myślę, że to chyba na takiej zasadzie ma działać, także być może wszystko jest z nim w porządku. Zobaczymy, czy on to odkręci, tak jak mówiłem wcześniej. Tak czy siak klucz, słuchajcie, porządny, zwłaszcza przy takim busie i tak trzeba mieć w aucie i tak w razie czego. Jeżeli on tego nie odkręci, no to wiadomo, będę sobie luzował śruby tylko za pomocą klucza ręcznego, a resztę już odkręcał tym kluczem, będzie na pewno szybciej. Ktoś, kto wymieniał w nocy, w deszczu, w mrozie koło zmieniał, to wie bardzo dobrze, o czym mówię, że to wszystko jest bardzo duża pomoc. Ale dobrze, nie spisujmy go na straty, zobaczymy tak naprawdę. Jest on, nie, teraz jest dokręcanie, teraz jest odkręcanie. Zobaczmy, co się będzie działo po prostu. Wykręcił. Naprawdę wykręcił. Słuchajcie, ja tutaj nic nie grzebałem. Opony są po wymianie. Były wymieniane opony. To są nowe opony. Wszystko jest przykręcane na klucz dynamometryczny w serwisie. Także ja tutaj rączki nie wkładałem. Robimy kolejną. Kolejna, proszę bardzo. Kolejna. On robi tak, jak mówiłem właśnie, że on taki rozpęd bierze i uderza, rozpęd bierze i uderza. Naprawdę, naprawdę daje radę. No, co mam wam pokazać? Oho. Przechwaliłem. Nie, idzie. No idzie, normalnie idzie, serio. Kolejna. O, mój błąd. I jest kolejna odkręcona. Słuchajcie, śruby w busie zostały odkręcone. Tak jak mówiłem, opony były wymieniane, w serwisie dokręcane koło na klucz dynamometryczny. Także tutaj oczywiście mamy tutaj opcję dokręcania i w tym momencie już wiadomo, że musimy sobie zacząć dokręcać ręcznie. Tak, tak, pamiętam. Ciekawe, czy wy pamiętacie, jak pokazywałem film właśnie o kluczu udarowym z innej firmy. No i tam od razu, że zwróciliście mi na to uwagę. Mieliście rację, naprawdę mieliście rację, bo tutaj jest łatwo uszkodzić gwint. Teraz już robię tak, jak być powinno. Wtedy niby o tym wiedziałem, ale zwyczajnie zapomniałem. Dobra, przełączam teraz na dokręcanie. Wkładam klucz. Jest, proszę bardzo. Kolejny. Nie, nie weszło.
dobrze. Tutaj coś nie wchodzi, czekajcie. A nie, jest, dobra. Dobra, ciekawe jak to wygląda pod klucz dynamometryczny, czy on nie za mocno to przykręca. Dobra. I... I mamy dokręcone koło, słuchajcie. Ja jestem mega w szoku. Naprawdę mówię wam szczerze, że no to jest fajne, słuchajcie, to jest fajne, że mamy to po prostu podłączone pod prąd 12V z akumulatora, z zapalniczki. Ja woziłem ten klucz akumulatorowy, jak najbardziej, ale tam jest ten problem, że on działa tylko wtedy, jak jest bateria naprawdę naładowana na 100%. Ja tam nawet miałem w planach sobie zrobić taki adapter, żeby mógł to ładować w samochodzie, bo no bo była taka, co prawda, ja nie złapałem ja kapcia, ale kolega złapał. Chciałem się popisać, a się okazało, że w zwykłej osobówce koła nie odkręcił, no bo już akumulator był w aucie, już klucz był nieużywany około miesiąca czasu i no okej, żeśmy popuścili kluczem, no to już później tym kluczem akumulatorowym i tak to poszło szybciej, no ale nie zadziałało tak, jak powinno zadziałać. Tutaj jest to fajne, że czy ta pompka, właśnie pompka, jeszcze sprawdzamy pompkę, czy ten podnośnik, czy ten klucz mamy podłączony do prądu. Oczywiście to jest bardzo ważna rzecz. Ja jakbym to robił na drodze, auto byłoby cały czas odpalone. Wiadomo, teraz jestem w garażu, nie chcę tutaj się po prostu zaczadzić. Dobra, włączamy to z powrotem. A nie, musimy przełączyć sobie prąd. Włączam sobie to tutaj. Dobra, włączymy sobie to teraz z powrotem. Mam nadzieję, że to jest wodoodporne, bo właśnie leci mi tu woda. Dobra, szybko włączymy sobie to i szybciutko w dół. I teraz zobaczcie, auto schodzi już na dół. I teraz słuchajcie, co prawda ja nie mam klucza dynamometrycznego. Jutro, bo jest noc tak naprawdę, jutro w dzień podejdę do sąsiada. On tutaj ma, że tak powiem, taki też mały warsztat. Pożyczę klucz, dociągnę te koło, znaczy sprawdzę po prostu. Czekajcie, bo tutaj już szynam. Jeszcze. No i tyle, no i robota jest zrobiona. Za chwilę, żebym nie zapomniał, jeszcze sprawdzić tej pompki. Dlatego też jestem bardzo ciekawy. Także zobaczymy, jak sobie ta pompka poradzi. I tak już jest dobrze, słuchajcie. Już jest dobrze, naprawdę. Wiadomo, pompkę też się przyda. Ale głównie chodziło mi o te podnoszenia auta i oczywiście ten klucz. Z tego klucza jestem mega zadowolony. Naprawdę powiem wam, że nie spodziewałem się tego. Klucz wiadomo, i tak trzeba mieć i tak, no bo różnie może być. Koła były zmieniane, nie wiem, miesiąc temu, za pół roku już może być dużo ciężej, nie? Ale no, jak na razie widzieliście, jest dobrze. Okej. On się już schował. Mamy go tutaj. Zobaczcie, tak to wygląda. Niski, fajnie wejdzie wszędzie. Aha, bierzemy się teraz z tym pompowaniem. Dobrze, tak to wygląda, słuchajcie, włączymy sobie to. Mamy teraz tutaj wskaźnik ciśnienia, oczywiście jest to niepodłączone. I teraz tak jak wam mówiłem wcześniej, że wam to pokażę z bliska, tak to jest rozwiązane. Nie ma tutaj takiej typowej zapinki do wentla, tylko jest coś takiego. Odkręcimy sobie nakrętkę tutaj, znaczy tę czapeczkę. I teraz to po prostu nakręcamy na to. Ja mam tutaj ciśnienie w oponach 4 atmosfery. Nie wiem, opony wielosezonowe, czy to nie jest za dużo czasem? No, robił to fachowiec, no to chyba wie, co robił. Różnie źródła podają. I tak zostawimy. Mamy 4 atmosfery, pokazuje nam teraz aktualne ciśnienie. Spuszczę teraz te powietrze, tam załóżmy, nie wiem, do 3 atmosfer, czy ileś mi tam się uda. Może to nawet wystarczy tak po... O! A to by... Nie, to będzie długo szło. Dobra, słuchajcie, idę, spuszczę te powietrze i za chwilę będziemy pompować. Dobra, odpalimy go w końcu, bo ja go... Już nie odpalę.
szlak, ta pompka ledwo wyjdzie. Ja pierniczę. No i dobra, mam za swoje, słuchajcie. Tak czułem, bo coś ta pompka już coraz słabiej pracowała i poszedłem zobaczyć, odpalić samochód. No i niestety akumulator się rozładował, to jest to, co mówiłem wcześniej. Normalnie na drodze bym odpalił, robił to wszystko na odpalanym samochodzie. To właśnie o to chodzi, że mamy podłączenie, słuchajcie, pod zapalniczkę, pod akumulator. Auto odpalamy i możemy działać, pompować, zmieniać koła. No po prostu bezpiecznie. No ja tutaj nie chciałem po prostu w garażu się zaczadzić. No i żeby tych spalin tu nie było, no to robiłem to na nieodpalonym samochodzie. A że akumulator mam praktycznie do wymiany, zresztą będę go wymieniał lada dzień. No to się stało tak jak stało. Dobra, przerwa techniczna, bo ja to muszę ogarnąć, bo jest środek nocy, a za niedługo trzeba do domu jakoś wrócić. No, a żona chyba nie byłaby zadowolona, jakbym zadzwonił, żeby po mnie przyjechała. No i słuchajcie, to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Tutaj ten dostęp do akumulatora jest kiepski w tym busie. Tutaj przy siedzeniu kierowcy trzeba odkręcić, znaczy trzeba wyciągnąć dywanik, trzeba wyciągnąć tą matę wyciszającą, odkręcić pokrywę, no i dopiero akumulator. Ten akumulator jest do wymiany, znaczy tak praktycznie to już powinien być wymieniony. No, powinien być wymieniony kilka dni temu, ale oczywiście Bogdan wszystko zostawia na ostatnią chwilę przed wyjazdem. Jutro w poniedziałek odbieram akumulator. Tam też miałem, słuchajcie, taki mały problem. Trafiłem na sprzedawcę, który mi powiedział, że nie sprzeda mi akumulatora, bo muszę oddać stary. Ja mówię, no to zapłacę kaucję, bo potrzebuję ten akumulator. Nie ma takiej opcji, muszę oddać akumulator, bo coś tam. Ja mówię, dobra, okej, to inaczej. Potrzebuję akumulator nie do auta, po prostu chcę kupić akumulator, potrzebuję go do kampera i tak dalej, jako akumulator hotelowy. Nie sprzedał mi i koniec, wyobraźcie sobie, że mi nie sprzedał. Ja mówię, nie mam siły z nim gadać. Poszedłem do innego punktu, oczywiście bez problemu, zostawiam 3 dychy, biorę nowy akumulator i jutro go odbieram. A właśnie ten akumulator na razie pójdzie, zostawiam go, będzie do tego mojego mini kamperka, tam w tej zabudowie jest miejsce przeznaczone nawet na kilka akumulatorów, na razie będzie ten. Tak czy siak, słuchajcie, no ja jeżdżę do pracy z lodówką, także mi się na pewno to przyda, będzie taki układ, który będzie ładował ten hotelowy akumulator, będzie ładowany po prostu z alternatora i tak dalej, to tam jeszcze pewnie zobaczycie na innych filmach. No ale problem jest taki, że w garażu znalazłem tylko taki zabytek, mam nadzieję, że on mi naładuje ten akumulator. Porządny prostownik jest w domu, a jest środek nocy, więc raczej nie będę dzwonił do małżonki szanownej, żeby mi przywiozła prostownik. Wiecie jak jest. No dobra, okej, słuchajcie, czekamy, może się uda go odpalić i wracamy tam do testu. Dobra, słuchajcie, korzystając z przymusowej przerwy, znalazłem tutaj takie dwie instrukcje. Jedna taka, jedna od klucza. I słuchajcie, tutaj mamy tą instrukcję od podnośnika i pompki do pompowania kół. I w tej instrukcji znalazłem faktycznie informację, że podnośnik podnosi 5 ton, kabel ma długość 4 metry, czyli to, co żem pokazywał na początku, bez problemu w moim busie do każdego koła wystarczy, podejdziemy z tym urządzeniem. I tutaj jest ważna informacja, to z czym miałem problem na początku. Bezpiecznik 15 amper minimum, czyli ja miałem założoną dyszkę i przy użyciu klucza ten bezpiecznik po prostu się spalił. Z tego co pamiętam, podnieść auto się udało na 10-amperowym bezpieczniku, ale klucza już użyć mi się nie udało. Także tutaj mamy taką informację. Tutaj możemy sobie jeszcze, no i tutaj widzieliście, jakbym to otworzył, to bym od razu wiedział, że jednak w środku jest jeszcze jeden tłok i faktycznie podnosi to bardzo, bardzo wysoko, także bez stresu podniosą busa, podniesie każdą osobówkę. No i tutaj mamy tak samo, słuchajcie, taką instrukcję odnośnie samego klucza. No takie, wiecie, informacje, jak tutaj rozebrać w razie problemu, wymienić bezpiecznik w samej wtyczce tej 12 V. No i co, tutaj mamy też jakieś podstawowe dane techniczne, czyli 12 V zasilanie, 80 W, 420 Nm, to co widzieliście, jak to działa, zestaw, dwa bezpieczniki, tam mamy w akcesoriach już w tym urządzeniu schowane, w razie czego, także tak to wygląda. No dobra, czekam dalej. Dobra, trochę to trwało, ale auto udało się odpalić, teraz już na zapalonym silniku dokończymy ten test pompowania kół, pompowania koła. I tutaj, doszliśmy do wyniku 3,25, także mamy ustawione 4 atmosfery, pompujemy dalej.
No i teraz słychać od razu, zobaczcie jak ta pompka w ogóle teraz szybciej pracuje. Mamy 3,5. Do tej pory nic nie przyspieszałem, także widać, że to tempo jest dużo większe. Teraz już dam w przyspieszeniu. ...3,95 pompka się wyłączyła. Także zróbmy sobie 3,10. 3,15. Dobijemy do równych 4. 4 atmosfery. Dobra, 4,05. Tutaj odkręcam i mamy koło napompowane. Dobra moi mili, pora kończyć ten film, słuchajcie, wszystko wróciło do walizki, jest klucz, jest podnośnik, razem ta centralka i tak dalej, słuchajcie, dla mnie naprawdę mega, mega zestaw, na pewno mi się, znaczy mam nadzieję, że mi się nie będę często przydawał, ale warto go mieć w samochodzie, czy to w kamperze, oczywiście ja bardzo dużo jeżdżę autem, jeżdżę co 2 tygodnie do Holandii, albo w jedną stronę, albo wracam, ale co 2 tygodnie pokonuję trasę 1100 km, także warto myślę mieć takie coś w razie czego. Jak widzieliście, działa, naprawdę działa, działa. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że klucz na akumulator, który woziłem, zresztą co za tajemnicę, widzieliście ten film, to był klucz firmy Hihika. On sobie kiedyś, jak jeszcze miałem scenika, radził, podkręcał bez problemu koła. Z busem już były problemy, jeżeli był naprawdę tyle co naładowany do fulla, no to powiedzmy, że jeszcze dawał radę. Ten klucz po prostu odkręcił koło w busie. Ja oczywiście, bo szczerze mówiąc nie liczyłem na to, że on odkręci te koło. Myślałem, że po prostu będę luzował sobie tym kluczem. Nawet sobie taki zakupiłem przedłużany klucz. Także myślałem, że będę sobie tym kluczem luzował, a tym już po prostu odkręcał, żeby było po prostu mniej roboty, lżej, łatwiej, szybciej itd., itd. Każdy, kto kiedykolwiek wymieniał koło w trasie, po prostu w deszczu, w mrozie, to bardzo dobrze wie, że każda minuta mniej to jest bardzo cenny czas, bo tak jak mówię, no w nocy, w deszczu, w mrozie to już wszystko nie jest takie proste, gdzie ci palce, ręce marzną. No nikomu nie życzę. Słuchajcie, zobaczcie, producent nawet o takich pierdołach pomyślał, jak wrzucił tu jakieś tam rękawiczki. Jakie by nie były, zawsze lepiej mieć coś, jak nie mieć nic. Lampa, ta co wam pokazywałem, latarka czołowa. Tak samo jest, tylko muszę tutaj sobie bateryjki dokupić i niech ona sobie tu leży. Niech ona sobie tu leży. Ja to słuchajcie, zamykam sobie te metalowe klamry. Walizkę wrzucam do busa, na razie to jest po prostu zwykły bus, za jakiś czas będzie mini kamperem, ona tam cały czas będzie. Słuchajcie, z drugiej strony, jak widzicie, jest też trójkąt, to też jest fajnie pomyślane, także tyle słuchajcie. Zapraszam was na, po więcej informacji na stronę producenta, kod oczywiście, kod rabatowy, na cały asortyment słuchajcie, producent dalej utrzymuje ten kod, będzie w opisie filmu, będzie link do tego produktu to również w opisie filmu. Zapraszam was na stronę vivor.pl, naprawdę strona, ze wszystkim naprawdę można szukać i na pewno coś fajnego znajdziecie, jeżeli oczywiście potrzebujecie, są narzędzia, są różne inne tego typu przyda się, także naprawdę warto odwiedzić chociażby tak, żeby się po prostu rozejrzeć. Także ja jestem mega zadowolony, dziękuję wam bardzo, dziękuję firmie Vivor za tą współpracę. To urządzenie znalazłem sam, wybrałem sam. Marka Vivor zgodziła się na tą współpracę, z czego ja jestem po prostu zadowolony. Dziękuję wam również za oglądanie. Jeżeli żeście wytrzymali od początku do końca, to również jak zwykle proszę was o komentarz oddechy do dechy, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć wam, do następnego, na razie. Thank you.